Jay Walker, właściwie Jay Gordon. Jest szybkim i pomysłowym ninja błyskawic. Głosu użyczyli mu Grzegorz Drojewski, Mateusz Rusin, Miłosz Konkel oraz Józef Pawłowski. Jest przybranym synem Eda i Edny Walkerów. Razem mieszkali na złomowisku. Gdy Jay był mały, wygrał z mamą konkurs rolkarski. Jay zbudował maszynę obierającą jabłka ze skórki jeszcze na drzewie. Wymyślił zwój pergaminu, na którym można pisać i jednocześnie rozciągnąć go tak, by służył jako namiot, a także koc, który grzeje w chłodne noce i chłodzi w gorące. Zaprojektował również teleskopowe szczudła, rozsuwające się na długość 20 metrów po naciśnięciu guzika. Podczas pierwszego testu guzik zaciął się i przez 2 minuty szczudła rozsuwały się i zsuwały ponad 50 razy. Jay zapomniał o karuzeli w głowie dopiero po miesiącu. Gdy sprawdzał działanie nowego wynalazku, spotkał Senseja Wu. Sensei zabrał Jaya do klasztoru Spinjitsu i wyszkolił na ninja. W czasie treningu Jay poznał pozostałych uczniów Senseja, Cola i Zaina. Pewnego wieczoru otoczyli Kaya. Sensei Wu przerwał ich walkę i przedstawił Kajowi swoich 3 uczniów. Sensei Wu użył Spinjitsu, by przebrać swoich 4 uczniów w stroje odpowiadające ich elementom i wyjaśnił, kto jest mistrzem którego żywiołu. Sensei Wu przedstawił im ich misję. Musieli ciągnąć powóz. W tym czasie 3 ninja opowiedzieli swoją historię. Tak dotarli do jaskiń rozpaczy, pilnowanych przez szkielety. Jay kocha przygody. Wspiera swoich przyjaciół odwagą i niesamowitymi umiejętnościami. Uwielbia majsterkowanie, jest bystry i pomysłowy. Jest też mistrzem dowcipu, ma duże poczucie humoru. W walce chłopak jest szybki jak błyskawica. Jest również utalentowanym wynalazcą oraz kucharzem. Jego wynalazki wybawiły drużynę z niejednej opresji. Jay to niezwykle utalentowany, inteligentny i sympatyczny chłopak, który łatwo znajduje sobie przyjaciół, ale jednocześnie jest okropnym gadułą. Cole dla żartów nazywa go paplą błyskawic. Jay jednak po prostu cieszy się życiem i jako ninja chce przeżyć jak najwięcej przygód. Bywa przy tym lekkomyślny i nieco nieporadny. Czasem zachowuje się trochę dziecinnie. Nie zmienia to faktu, że jest jednym z największych bohaterów ninjago. Jay zakochał się w siostrze Kaya. Wstydzi się jednak bycia biednym dzieciakiem ze złomowiska, chciałby zaimponować dziewczynie fascynującymi opowieściami o swoim życiu. Zdaje się nie pamiętać, że jeśli jej na nie zależy, nie powinien ukrywać prawdy oraz tego, że dziewczyna zakochała się w nim takim, jaki jest, bez względu na pozycję społeczną jego rodziny. Jay interesuje się wszystkim, ale jego prawdziwą pasją są wynalazki. Jeśli zostawi się go na chwilę z narzędziami i zapasem części, nigdy nie wiadomo, co będzie tam czekać po powrocie. Oprócz pomysłowości, humoru i zapału, Jay ma odwagę i umiejętności wytrawnego wojownika. W trakcie wyprawy do jaskiń rozpaczy w pojedynkę zaatakował cały oddział szkieletów, żeby dać przyjaciołom czas odwrotu. Nie zawahał się ani przez chwilę, choć niebezpieczeństwo było ogromne. Wybór był oczywisty. Dla Zaina, Cola i Kaya chłopak był gotów zrobić wszystko. Jay poznał tajniki Spinjitsu i nauczył się władać elementem błyskawi. Pierwotnie Jay używał zwykłego nunchako. Po zdobyciu złotych broni w Spinjitsu zaczął używać nunchaku błyskawic. Kiedy ninja oddali Lordowi Garmadonowi swoje złote bronie, Jay wrócił do zwykłego nunchaku. Później w Świątyni Światła otrzymał ostrze żywiołu błyskawic. Jay uwielbia jazdę na rolkach. Oprócz tego bardzo dobrze tańczy. Zostało to pokazane aż w 2 odcinkach. O jakiej postaci chcecie kolejny odcinek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Jay.